Zaczynamy podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim zaprasza. Interaktywny klip Coldplay. Brytyjski zespół opublikował wyjątkowy teledysk. Animowane wideo powstało do kawałka Ink, a za jego fabułę odpowiadają oglądający. Akcja tworzona jest na żywo przez widza, który może wybrać wydarzenia, jakie nastąpią w klipie. Ink jest już piątym singlem z nowej płyty Coldplay Ghost Stories, która do sklepów trafiła w maju. Świąteczny klip Kelly Clarkson. Amerykańska wokalistka zaprezentowała teledysk do świątecznego kawałka Wrapped in Red. W klipie nie zabrakło śniegu i kolorowych lampek, a piosenka promuje tak samo zatytułowany bożonarodzeniowy album gwiazdy, który ukazał się rok temu w październiku. Skrillex jest jednym z muzyków, których jedni uwielbiają, a inni nienawidzą. Teraz będzie odwrotnie, niestety dla jego wielbicieli nie będzie dubstepu, a sceptycy przekonają się, że Skrillex potrafi grać nie tylko na piłach i młocie pneumatycznym. Celine Dion w wersji Skrillexa? Chyba każdy spodziewał się czegoś zupełnie innego. Kolejna gwiazda przystanku Woodstock. Organizatorzy festiwalu ogłosili kolejnego artystę, który w przyszłym roku zawita do Kostrzyna nad Odrą. Do zespołu Black Label Society dołączyły gwiazdy holenderskiego metalu symfonicznego grupa Within Temptation. Przystanek Woodstock 2015 rozpocznie się 30 lipca i potrwa jak zawsze 3 dni. Rocket Festival 2015. Poznaliśmy szczegóły przyszłorocznej edycji imprezy. Rocket Festival zawita w lutym i marcu do 5 miast: Wrocławia, Lublina, Szczecina, Poznania i Gdyni, a w każdym z nich zobaczymy czołowych przedstawicieli polskiego rocka. Gwiazdami festiwalu będą m.in. Pijama Porna, Happy Set, Lux Torpeda oraz zespół Hey. Love Me Harder Ariany Grande to kolejny przebój, który przerobić postanowiła ekipa Postmodern Jukebox. Tym razem muzycy postanowili pokazać, że nawet ten numer świetnie nadawałby się na soundtrack do kolejnego filmu o Jamesie Bondzie. A pokazuję wam to nie bez przyczyny. Ekipa Postmodern Jukebox wyrusza niedługo w europejską trasę koncertową, a wśród 33 miast, które odwiedzą, znalazła się również Warszawa. W Polsce koncert odbędzie się 16 marca. Beyoncé jak z horroru. W sieci ukazał się nowy teledysk wokalistki do piosenki Haunted, która promuje ekranizację powieści 50 twarzy Greya. W dość mrocznym klipie pojawia się wiele dziwnych postaci rodem z filmów grozy, a całość, co wrażliwsze osoby, może przyprawić o kłopoty ze snem. Utwór pochodzi z ostatniego imiennego krążka Beyoncé. Grzegorz Chyży w Eska TV. Jakie są ulubione polskie piosenki Grzegorza Chyżego? O tym przekonacie się oglądając program Polska Lista w zupełnie nowej odsłonie. Od najbliższego piątku w każdym odcinku gościem Oli będzie inna gwiazda, a pojawią się nie tylko muzycy. Listę 10 polskich klipów gwiazdy ułożą dla was same, a pierwszy odcinek i The Best of Grzegorza Chyżego już w ten piątek. Dziś swoje 32. urodziny obchodzi Nicki Minaj. Z tej okazji postanowiłem pokazać wam jej początki w muzycznym showbiznesie. Oto jak raperka rapowała jeszcze kilka lat temu. Yes, sir, look what I've done. They run when I come.
bum, stickity bum. Let me tell them where I'm from. Queens, little mama, gabana, some nice bum. Zdecydowanie przez lata zmieniła się i raperka, i sam rap. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poznaliśmy pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji największej akcji charytatywnej w Polsce. Podczas finałowego koncertu w Warszawie, jak zwykle, nie zabraknie popularnych polskich artystów. Na scenie wystąpią m.in. Mrozu, Koma, Ania Rusowicz oraz Acid Drinkers, a 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra dla dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Za kulisami premiery One Direction. SKTV ma niespodziankę dla wszystkich fanów zespołu. Już w środę po 17 w Teenage Liście pokażemy Wam specjalny film zrealizowany podczas premiery albumu 4 w Orlando. Zobaczycie, co chłopaki przygotowali dla fanów zgromadzonych w Universal Studios oraz oczywiście, co fani przygotowali dla boys bandu. Telewizyjna premiera tylko w SKTV. Czy muzyka może powodować fizyczny ból? Nie chodzi mi wcale o bardzo wysokie lub głośne dźwięki. Otóż może. Wystarczy tylko odpowiednio ją zepsuć. Oto na przykład zepsuty Ed Sheeran. Ciekawe, czy wytrzymacie. Baby my. And I'm thinking about how people fall in love. Na szczęście to tylko dowcip. Jennifer Lawrence na liście przebojów. Gwiazda ekranizacji bestselleru Igrzyska Śmierci okazała się także utalentowaną wokalistką. Choć zdobywczyni Oscara w swój talent muzyczny nie wierzy, jak twierdzi, nie cierpi śpiewać, fani uważają inaczej. Piosenka Hang Tree, którą Lawrence wykonuje w najnowszej części filmu, trafiła na 14. miejsce najlepiej sprzedających się singli w Wielkiej Brytanii. Spinacz z nowym klipem. Łódzki raper swoją najnowszą płytę Spinacz promuje już drugim klipem i po raz kolejny pojawia się w nim gwiazda. Najpierw w teledysku do pierwszego singla Pije życie do dna mogliśmy zobaczyć aktorkę Kasię Glinkę. Teraz na ekranie zobaczycie blogerkę modową Julię Kuczyńską, którą na pewno znacie jako Ma Fashion. Premiera klipu do utworu Cykl została zaplanowana na dzisiaj, a dokładnie zaraz po SKTV News. Oczywiście w SKTV. Ale zanim przejdziemy do klipu, to jeszcze o skokach do wody, które mogą boleć, a im wyżej, tym ból jest większy. I pewnie właśnie dlatego, patrząc na ten obrazek, zastanawiamy się, czy on naprawdę ma zamiar skoczyć. I odpowiedź brzmi: tak, ma zamiar i skoczy. Jeśli 25 metrów nie brzmi strasznie, to powiem inaczej. To wysokość 8 piętra. I tą informacją z wysokiego C kończymy podsumowanie dnia w SKTV News. Adrian Haraś, dzięki. Do zobaczenia.